Cześć, witam serdecznie na kanale Kryptomanik, tu Piotr Grat z tej strony. Dzisiaj będzie w filmiku tym trochę informacji o airdropach i też narzędzia, jakie nam powstały na ekosystemie Kosmos. Także warto zobaczyć od początku do końca. Pójdziemy najpierw na narzędzia, jakie mamy, które są nam pomocne. Atom Scan. Co tutaj jest? Tu jest takie jedno z ważnych moim zdaniem narzędzi. Poza tym, że jak informacje mamy o walidatorach, cenie i inne właśnie takie, ile jest stejkowanych, jaka jest inflacja. Tu mamy na przykład, wybieramy sobie daną kryptowalutę, na przykład mam teraz Atom. Wchodzimy sobie w Tools i mamy Staking Calculator. Fajne narzędzie, bo na przykład możemy sobie wpisać ilość. Na przykład posiadamy 100 atomów i ustawione na przykład jest na 5 lat. Zaczynamy ze 100 atomami, które jest warte na obecną cenę 2785. Po roku czasu mamy 112, czyli 3135, jeżeli cena by się utrzymała. I tak 126, 142. 160, po 5 latach 180 atomów wartych 5000. Wiadomo, cena może się zmieniać. Tu jest podany APR 12,5, ale ogólnie APR jest wyższy, bo mamy obecnie na atomie bodajże 15%. To jest taki uśredniony. Nie otworzy mi się teraz KEP, czy co? Jest. Cosmos Hub. Mamy 1569, czyli by tych sztuk było wiele więcej nam przybyło, jakbyśmy chcieli ten sobie dokładnie to wyliczyć. Ogólnie co tu jeszcze jest, że możemy, to jest reinwest, jakbyśmy reinwestowali. I możemy miesięcznie, tygodniowo, dziennie ustawić sobie jeszcze. I sell earnings, jakbyśmy chcieli sprzedać. 112 to 3, no i tu jest cena bez ogólnie całość, jakbyśmy właśnie chcieli sprzedać. Także fajne narzędzie, wystarczy sobie ustawić daną kryptowalutę, na przykład ten Cerberus. Przykładowo, co teraz dostaliśmy. On ma duży teraz staking, to widać, 500 Cerberusa, zaraz musi się to ustawić, 500, 1659 po pierwszym roku, już 5500 sztuk, także tu jest zarąbisty procent, ale wiadomo, to nie jest nie jakaś kryptowaluta, prędzej taki bardziej memcoinowy ten Cerberus, ale możecie sobie po prostu posprawdzać, jeżeli chcecie, różne kryptowaluty na ekosystemie Kosmos, jak to wychodzi. Ogólnie następna strona, też fajne takie narzędzie do śledzenia, jeżeli chodzi o statystyki airdropów na ekosystemie Kosmos. I tutaj mamy mniej więcej, jakie były airdropy i jakie były minima, żeby się załapać na airdrop. Na przykład 5 atomów, 38, Juno to akurat 0, na przykład na Nomiku, jakie były minimum 1,5 atoma, XSwap to jest 10 atom, fajne też narzędzie. Ogólnie też jak wkleimy swój adres, zrobimy sobie search, to mamy, które możemy sklejmować sobie, jeżeli ktoś nie poklejmował, może sobie sklejmować pewne kryptowaluty, które mu się należą według tego adresu. Jeżeli wejdziemy jeszcze tutaj na main, to mamy opis też właśnie fajnych, raczej jeżeli chodzi o jakie były i dla kogo airdropy, które się należały. Także są tu wszystkie aktywne, future i end. Przepraszam bardzo, zadrapało mnie trochę. I to jest następny właśnie taki aplikacja, narzędzie, które możemy sobie sprawdzać swoje właśnie airdropy.
Następne Dexmos, tutaj możemy sobie właśnie pulę płynności posprawdzać, i które są najbardziej opłacalniejsze, widać procentowo, czy XPT i UST. Największy teraz daje total return 257,5%. Także tutaj to też może pomóc nam, na przykład jeżeli byśmy wrzucalibyśmy na osmozis pulę płynności, które na przykład najbardziej są procentowo dochodowe. I te tak właśnie te trzy narzędzia wam wrzucę, napiszę to tools, żebyście mogli sobie też sprawdzić, zapisać je i sobie śledzić tematy związane z ekosystemem Kosmos. Następna sprawa, tutaj sobie takie, tak, szykować się będą właśnie airdropy na ekosystemie też, no, Secret Network, także Uniland coś już szykuje właśnie dla nas airdropa, na pewno dla Secret Network, ale tu jest jeszcze wpisane Luna, Osmo i Atom, także czekamy jakieś szczegóły, bo to może być ciekawe. Tutaj zaraz, bo tak szybko przyleciałem. Fajna informacja właśnie tutaj jest, top 10 w tym tygodniu, jakich kryptowalut na ekosystemie Kosmos miało najlepsze parcie, można powiedzieć, to Osmosis, Stargaze, Cosmos Hub, czyli Atom, Juno, Chihuahua, Yumi, Terra, CryptoOrg, czyli CRO, Kronos, to w sumie to samo, Kronos i Sieve Chain. Wyłączę, bo mi tu pyka coś. I mi przeszkadza, nie mogę się skupić. I odłączony Facebooczek, dobra. Jackal właśnie airdrop będzie bodajże 9, tak, 9 april, czyli 9 kwietnia będzie snapshot, 20 Secret Networków by trzeba było mieć, 10 Juno i 10 Atomów, żeby załapać się na ten snapshot. Jeszcze notka LP Exchange Validator Excluded i dwa razy airdrop bonus for staking with Jackal DAO STTR Validator. Czyli by trzeba było na STTR tego walidatora wziąć, to jeszcze podwójny ten bonus będzie za STTR, który stakujemy. Także jest jeszcze czas przed snapshotem, jeżeli byś ktoś chciał przerzucić na takiego walidatora. I tutaj Orai Chain też będzie miał dla nas airdrop i prawdopodobnie Atom, Osmo, Luna, Orai. Znów mnie kurde gryzie. No przesuwaj się, że stroną. A to zaraz wrócimy do tego. I tutaj Orai Chain. Ja przeszłem sobie na ich tutaj wpis. I jest tutaj ten airdrop. To będzie jakiś bridge. W każdym razie bridge. Orai Dex w fazie testów z pewnością ekscytuje, gdyż ożywa. Bądź na bieżąco, wypracuj oficjalnych aktualizacji od zespołu Orai Chain dotyczących harmonogramów aukcji, fade dropów, programów meta, stackingu i nie tylko. Także trzeba będzie tutaj sobie przypilnować temat. Ja wam rzucę też link do tego. W sumie ich Twittera, to znajdziecie na ich Twitterze, żeby sobie to sprawdzić. I tak wygląda ten Orai Chain. Niech on się otworzy. Staking tu będzie 29% APR, także get started i może już to działa, bo nie, ogólnie to powiem wam, że nie, jest jeszcze white paper, jeszcze nie to działa, czyli to jest przyszłościowa sprawa. I Atlas DAO też będzie miał dla nas airdropa i tutaj właśnie to go wynalazłem, że tutaj launch the Atlas DAO token airdrop to Cosmos Ecosystem and NFT Holders.
Jeszcze nie jest powiedziane dla kogo z ekosystemu Kosmos, ale mi się wydaje, że na pewno będą przewidziane takie jak może Stars, Osmo, Juno, Atom, taką czołówkę daje, chyba że oni będą Atlas dał na Secret Network. To by wtedy jeszcze Secret Network się załapał, a nie na przykład od Juno. I tutaj The Legend Universe. Tutaj właśnie też nam airdrop się uszykuje. Dla właśnie tutaj właśnie gdzieś tego tweeta wam pokazywałem, że tu będzie Secret Network, Luna, Atom i Osmo. Także fajna sprawa. Następny jakiś airdropik. I teraz przejdźmy sobie jeszcze tutaj do tego, gdzie to miałem. Tu. Bo wczoraj robiłem filmik, wpadł późno w nocy o tym. O Citadel i jak korzystać z rozszerzenia osmozy. Jest rozszerzenie osmozy dodane do tego, do Citadel. Także nie tylko, jest jeszcze metamaskowe rozszerzenie. Także możecie sobie tutaj poczytać, zobaczyć jak to działa. Widzicie, jest PancakeSwap, Uniswap, osmoza, tutaj walidatorzy, co tu jeszcze jest, OpenSea i P-Stake, ale to będą przyszłościowo. Tu próbowałem swapować, ale jeszcze mi to nie wyszło. Nie wiem, czy jeszcze to jest uruchomione, ale fajnie, że to będzie, bo będzie tam też było przewidziane, że ten token od Citadel też nie tylko ze staking u nich coś tam macie za tych walidowanie i ale też za jakieś swapy czy coś w tym stylu będzie rozliczane, także trzeba się bardziej przyjrzeć tej Citadel. Widziałem właśnie wpis, że takie same rzeczy można zrobić na Kepler, niekoniecznie, no Kepler nie jest walidatorem, jest to wallet, a walidatorów jest masa różnych, także warto wybrać walidatora dobrego, bo wiadomo, jest sporo takich właśnie osób, nie chcę nikomu uchybiać tutaj z żadnych z walidatorów, są lepsi i gorsi, ale sporo jest osób takich, jakby można powiedzieć, prywatnych, którzy nie mają jakiś totalnie biznesu, tylko po prostu zakupili krypto, stali się walidatorami i oni poza tym, że może będą robić jakieś konkursy, nic więcej nie będą wnosić do tego ekosystemu, ale na przykład tacy walidatorzy właśnie jak Citadel, Omniflix, ci co budują pewne aplikacje, budują, też mają swoje ewentualnie kryptowaluty, coś się dzieje na ich stronach i przy okazji są też walidatorami, to tam naprawdę warto chyba walidować swojego na przykład Atoma czy inne kryptowaluty. A nie wybierać na przykład takich, nie wiadomo, Paridigim, co to jest jakaś pewna osoba. Też nawet no, można by stakować, też sporo osób stakuje do CryptoCito, nie, ale też on jest głównym takim w sumie zainteresowanym youtuberem na Kosmos Ekosystem, ale on nic takiego dokładnie nie wniesie, jak na przykład właśnie te duże jakieś firmy związane właśnie ze stakingiem, z budowaniem jakichś aplikacji, ze swapowaniem i w ogóle tego typu sprawami, jeżeli chodzi o Kosmos Ekosystem. Także większość swoich na przykład atomów czy pewnych kryptowalut warto mieć u takich właśnie walidatorów. Bo prędzej coś zostanie wynagrodzone od takich walidatorów niż od właśnie takich drobnych, prywatnych inwestorów. Także mam nadzieję, że się podobało. Macie nowe narzędzia, parę nowych airdropów na horyzoncie. Także życzę zdrówka i trzymajcie się. Cześć!